Cześć wszystkim. No po 7. Przeciąg piasków czasu. Dobra, co my tu możemy zrobić? Chyba tam się możemy wspiąć. Książę, poproszę o ładny skok. Dziękuję. Dobra. Nie pamiętam już, co robiliśmy w ostatnim odcinku. Tak to jest, jak się robi przerwy. Para nie umie biegać po ścianach. Nie tak chciałem zrobić. Wybaczcie. Po prostu podejdź tutaj i wyjdź na to. Proszę, proszę. Dobra. Już słyszę ptaki z oddali. Będziemy mieli za chwilę kolejną z nimi przeprawę. Muszę bardziej uważać. Gdzieś tutaj na pewno znajdziemy wodę. A już nawet chyba widzę. Dobra, nie wiem, co Fara, ty zrobisz. Mam nadzieję, że niedługo znajdziemy dla ciebie przejście. Jak nie, to cóż. Dobra, już przynajmniej widzę wodę. Nie! Nie. Za mało cofnąłem. To też się czasami zdarza. Znowu zły przycisk. Możemy robić również kontrę na nich, ale nie jest zbytnio dużo bardziej skuteczne niż po prostu zwykłe blokowanie i atak. A jak mówiłem, te ptaki nie są za bardzo problemem, czyli są przeszkadzajką. Dobra, co my teraz mamy zrobić? Chyba tędy, co? Nie? I skok. Aj, dobra. To powinno nam wszystko załatwić. Tak, tylko teraz musimy jakoś zejść. O, tam widzę przejście. Zejście? Nie tak? Ponownie, zobaczcie, sprytny design. Winorośl rośnie dokładnie w miejscu, w którym mamy zeskoczyć. Witam. Ale miecz jest szybszy niż twój łuk, para. O, bo muzyka się chyba znowu zmieniła.
Czy to oznacza, że wchodzimy... Ta... Co miałem powiedzieć, że wchodzimy do nowej strefy, powiedziałbym. Dosyć mglistej. Dobra. Właściwa walka. Pierwsza wizyta właśnie, chyba tak to mogę nazwać. Jako co mi się zdaje, że jest co najmniej chyba kilka łażni w tej grze, jeżeli dobrze pamiętam. Ciekawe, one czasami bronią się przed sztyletem po przeskoczeniu, a czasami nie. Nie wiem, co na to ma wpływ. Chyba po prostu szansa. I też się bronią. Dobra. Jakąś ładną kamerę? Nie za bardzo. Bara otwary. Uważam też, że ich życie nie do końca się regeneruje. Mianowicie, kiedy już raz padną, to potem można ich zabić łatwo kilkoma ciosami. Też jakaś rzecz można mieć na uwagę. Już nie zdążę. Nie, niestety staniesz. Spora ich tutaj. Ups, chyba dziernałem przez przypadek parę. To nie było miłe. Znowu ją dziernałem. Dobra, możemy tak to zrobić. Czekam, aż trochę fara się zregeneruje. Dopóki blokujemy ataki, to... Siedzimy przy farze i blokujemy ataki, to również... Generalnie blokujemy ataki, które mogłyby farę trafić, więc... To jest taka strategia obronna, jeżeli fara nagle będzie miała mało życia. Nie to przycisk. Dobrze. Momencik. Stare nawyki.
Zmieniłem nagrywanie z OBS-a na NVIDIA GeForce Experience, czy jak to się tam nazywa. I zapominałem teraz włączyć timera, więc może być troszkę przedługi odcinek przez to. Dobra, Fara, łyknij sobie trochę wody. Nie, to nie jest woda, to tylko mgła. Dobra, w każdym razie, jak powinna nam się odblokować właściwa sekcja, będziemy mieli dzisiaj do roboty. Tak. Powiedział książę, że rozumiesz, prawda? To. Też jest atak, który można wykonać. Że dziabnięcie sztyletem od ściany. Tylko nie masz żadnych przyczyn, żeby to robić, bo dziabnięcie sztyletem generalnie nie kojarzę, żeby jakikolwiek przeciwnik na to parował. No poza tym królem piaskowym, którym już walczyliśmy, on chyba tylko to parował, ale poza tym to skoro nikt tego nie paruje, to po co kombinować i próbować to robić od ściany. Dobra. Tutaj Fara, mamy coś dla ciebie. Coś dla nas. Już widzę te wszystkie pułapki, które tam są. Przesuńmy to, żeby ładnie stało. Tak. Co tutaj mamy do zrobienia? Przy okazji, jedna chyba mechanika, której jeszcze nie wytłumaczyłem w grze. To tak. Przy okazji, jeżeli się obtoczymy parę razy w wodzie, to znikają wszelkie zabrudzenia, jakie książę ma na tym, na ówdzianku. Taki szczegół fajny. Więc jeżeli książę nie chce się samemu kurzu ściągnąć, no to można tak to zrobić. Poza tym woda powoduje, że nie jesteśmy w stanie się wspinać po ścianach. Więc w niektórych momentach to właśnie jest coś, co nam spowoduje, że tam nie mogliśmy gdzieś wejść, ponieważ podłoga jest pełna wody i nie możemy się wspiąć przez to po ścianie. Dobra, czy coś tu jeszcze więcej jest? Chyba nie. Dobra, nie chciałem, żebyś to zrobił, książę, ale okej. Dobra, z tego co pamiętam, to chyba tutaj musimy po prostu tak. Dobra. Na rzecz właśnie, czasami niektóre jakby zejścia spowodują, że stracimy trochę życia. Dobra. Z powrotem na górę. Słyszę Farę. Ta, właściwe łaźnie. Dobra, że jesteś tam, gdziekolwiek to tam jest. Proszę, nie schudź. A, na pozycji snajperskiej jest. No wymiarz. O nie, ty nie wstałeś. Biją się nawzajem, spoko. Dobra, trzeba na nich uważać, żeby nie mogę zaatakować. Nie uniknę.
powstają mi niestety. Nie planowałem dostać mordy od nich. Teraz kolej na ciebie. Dobra. A druga fala? Zapraszam. Możemy się dziabnąć w międzyczasie. Dobra, może przejdźmy na jakiś bardziej równy teren. Trochę łatwiej. Zapraszam tutaj z powrotem. Już was zastanawiam, nie dokończyłem tamtego gościa, bo chciałem wciągnąć to, co wszystko leżało. Pan do góry. O, nie trafił. Mało bym nie trafił. Szczęście. Dobra. Gdzie jeszcze mamy? O, fala. Całkiem nawet nieźle sobie radzi w tej walce. No i dobra. Powinno być po wszystkim. Mówi w tym momencie o mieczu. Biorąc, nie mówiąc o już o całej masie innych rzeczy, które tutaj może świecić, ale... Ale będziemy musieli cię wykorzystać jako przycisk mobilny. Done. I'll start the story from here next time. At the end of those two doors, there's some kind of level. Yeah. Najpierw zrobimy to, co nam wizja pokazała. Okej. Okay. Tutaj mamy coś jeszcze. To są zniszczalne drzwi. Na razie jeszcze nie możemy ich zniszczyć. Nie wiem, co to miało oznaczać. Okej. Okay. Tędy przyszliśmy. No dobra. Skoczmy na to. Zobaczmy, co to otworzy. Dobra, uwaga. Chciałem, żebyś przeskoczył, książę. No nie zdążyłeś? Dobra. Przy okazji, skoro mamy kawałek wolnego czasu, czy słyszeliście o takim programie, jak to jest zrobione? Dziękuję za wodę. Może się przydać do czegoś. To taki program, który... Moment, co miałem powiedzieć? Na Discovery Channel był puszczany. Bardzo go lubiłem. No jeden z bardziej ciekawych programów, które puszczali swoim czasem na Discovery.
I tak, i co chciałem powiedzieć? Tak, bardzo treściwy, zawsze bardzo konkretne rzeczy pokazywali. Dobra, i co w związku z tym? Jakie to ma nawiązanie do Księcia Persji? Był jeden odcinek, w którym pokazywali, jak są tworzone gry komputerowe. I voilà, pokazywali to właśnie na przykładzie Piasków Czasu. Dobra. A jakbyśmy mieli to otwarte, to pewnie moglibyśmy to tam wrzucić. Teraz, skoro woda została spuszczona, możemy wejść tutaj. I powoli, powolutku. Hopsa, hopsa. Dobra. Zapadnia w poprzednim pomieszczeniu. Do połowy się otworzyła. No co, mamy wodę nadal tutaj. Dobra. Tutaj mamy jeszcze jedną. Pewnie podobna droga. Nie, troszkę inna. Isro. Dobra, teraz ten kamulec musimy tam przenieść. A co za rysowanie na podłodze, które mają nam troszkę w tym pomóc. Kolejny element smart, sprytnego designu poziomów. Niestety my nie możemy pójść tą dziurą za kamerą. Tak, Fara zostanie tutaj, my natomiast musimy wrócić z powrotem. Co z tym kamulcem natomiast możemy zrobić? Tak. Dobra, starczy księcia. Nie to miałem na myśli, żebyś zrobił. Tutaj i na dół. I teraz będziemy mogli się po tym kamulcu wspiąć na górę. Wspiąć się raczej na tą drabinę. Wcześniej nie mogliśmy, bo woda jest mokra. Jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? W tym samym pokoju, tylko że na górze. Możemy przejść tutaj. Teraz na ten pałąk, który pokazuje nam kamera. Gdzie dalej? Chyba tam. Chyba. Albo tam.
Dobra. Które tej łamigłówki powiedziałbym, środowiskowe, znalezienie odpowiedniej ścieżki mogą być, myślę, trochę zajmujące dla ludzi, którzy pierwszy raz przechodzą grę. Ale myślę, że gra robi dużo, żeby nam pomóc w tym, w tej kwestii. Poprawne ujęcia kamery, które pokazuje nam gdzie iść dalej, jakieś uwagi, na przykład te środowiskowe, które wskazywałem. Myślę, że po odrobinie czasu każdą lokację tutaj da się ogarnąć, o co w niej chodzi i przejść bez problemu. No i dobra. Wygląda na miejsce, jakby skarabeusz chciał nas zaatakować. Witam Państwa. Nie spodziewałem się kolejnej walki. Gdybym wiedział, to może bym zapisał, tam jak byliśmy w tamtym pomieszczeniu. Gdybym teraz zginął. Mam nadzieję, że nie zdarzy się, no to trochę mielibyśmy cofnięty. Do góry. Nie, dziękuję. Chyba nagłe atakowanie w innym kierunku czasami ich gardę przełamuje. Tamta pani zniknęła, chociaż nie powinna trochę. Po prostu dostała innym atakiem, który był skierowany na kogoś innego. Spoko. Tak, lepsze ujęcie kamery. Dziękuję. Trochę przycisza te dźwięki. Ale przynajmniej kamera nie będzie nam przeszkadzać. Dobra. Chodź do sztyletu. To chyba wszystko. Przy okazji ten słup światła w trakcie walki, on rzeczywiście staje się większy. Więc to też jakby jest taki sygnalizator, że walka się niedługo kończy, ponieważ słup światła się zapełnia. Done. I'll start the story from here next time. Dobra, to gdzie teraz? Tylko tutaj mamy ścieżkę, to idziemy. Nawet tutaj było pokazane, że coś z tym chyba mamy zrobić, co? Nie chodź po tym księżę, tylko do przodu. I think I see that glow you were talking about. Uważaj, to może być niebezpieczne. Nie mówię oczywiście o tym blasku. Mówiła
o tym blasku. Ładnie wygląda. Ładnie niż poprzedni miecz. Nowy miecz, nie musisz go od razu tępić. Dobra. Dobra, to jedyny taki jakby, powiedziałbym, upgrade'y w grze, które będziemy mieli. Z czasem książę znajduje trochę lepsze miecze. Są bodajże 4 chyba w grze. Ten jest drugi. Ten ma oczywiście nową moc. To się mogłeś domyśleć. Trafi rozwalać ściany nadkruszone. A ponadto rzeczywiście będzie trochę większe obrażenia w walce zadawał. Zobaczymy, że potwory będą niedługo padać trochę szybciej. No i to tyle. Przy okazji znajdźki. Jak zastanawiam się a propos znajdziek, ona ta gra dosyć lejtowo podchodzi do tematu znajdziek, bo... A właśnie. Jest taka kwestia, że chyba można było tutaj zaprowadzić Farę. Nie, Fara nigdy nie zechce przejść przez te drzwi. Się zastanawiam właśnie, bo jest kwestia, żeby pokazać Farze te ukryte miejsce. Jedno miejsce jest w grze takie, w którym będzie przy tym obecna, ale to chyba jeszcze nie to. Dobra. Wyszliśmy tutaj. Były jeszcze jakieś inne drzwi zamknięte. Nie, tutaj. A, spostrzegawcza jesteś. Said this palace was built on the ruins of an even more ancient one. But I thought that was just a story. Starożytniejsza starożytność. O nie. To oznacza nietoperze. Dobra. Ta gra nam już od razu podpowiada, co musimy zrobić. Jasne. Blokujemy ścieżkę dla mniej sprawnych fizycznie, żeby nie powiedzieć upośledzonych ruchowo. Dobra. My chyba pójdziemy tędy, co książę? I tak. Kurczę, część z tych dźwięków nietoperzy przypomina chyba z Raymana dwójki. O ten. Ten. Dałbym się zakląć, że taki sam dźwięk miały nietoperze w Raymanie dwójce. Co nie jest aż takie głupie, biorąc pod uwagę, że... Nie jest aż takim głupim pomysłem, biorąc pod uwagę, że obie gry zostały tworzone przez Ubisoft. Bardzo możliwe, że mają jakąś wspólną bazę dźwięków, których używają do wielu gier. Dzień dobry. A dobra, to jest taki przykład pomieszczenia, który nagminnie jest wykorzystywany na przykład w drugiej części Warrior Within, jako taki loading screen. Gra musi przeładować pomieszczenia i więc
daje taki kołowrotek, który nam zajmuje ile czasu, żeby otworzyć kolejny. W tym czasie jak my się zajmujemy kołowrotkiem, to gracz sobie przeładowuje pomieszczenie. Znowu przejście dla innego chromosomu. My tymczasem możemy to jeszcze sobie przesunąć trochę. Już nie wiem, czy tego potrzebujemy. Jaki jest plan? A, okej. Tak, nie schodź z tego przycisku, kobieto, bo cię zabije. Znaczy, biorąc pod uwagę sytuację, to raczej ty mnie zabijesz, ale... Brawo, Farah. Dobra, nie mogę się teraz ruszyć. No i dobra. Oznacza save point. Nowy przeciwnik. Tak jak już wspominałem, widzieliśmy wcześniej niebieskich przeciwników i podczas walki z królem. Może zauważyliście, dużo szybciej teraz schodzą. Wcześniej chyba 6 ciosów potrzebowaliśmy, żeby powalić przeciwnika. Teraz nie wiem, może 4 czy coś takiego. Coś tendencja. W każdym razie niebiescy przeciwnicy, tak jak już wspomniałem, nie da się ich przeskoczyć. Trochę nam ogranicza to mobilność podczas walki. Ale są... Można sobie z nimi na inne sposoby poradzić. O, sorry, nie chciałem tego robić. Dobra. Jak raz już nas powalą, to potem może być trochę problem wstać. Więc... Jak to mówi Gothic, lepiej żeby nie dziabnął. Nie to chciałem zrobić. Chyba Farah na siebie zwraca uwagę. Chciałem wykonać atak od ściany, ale coś mi nie wyszło. W każdym razie ci niebiescy są bardzo wrażliwi na ataki od ściany. No, trzecie fale. Zapraszamy środka. Pana też. Dobra. Ups. Ty sobie wstaniesz. Dziękuję za pomoc. Tamtego już nie zdążę podnieść, ale się tylko tymi zajmę. Zapraszam bliżej ściany. Specjalność zakładu. Przy okazji, jak robimy odskoki od ściany, to nadal możemy ich przeskoczyć. Teraz ty leżeć. Dobra, starczy. Tylko nie możemy bezpośrednio na nimi przeskoczyć. No okej, dobra. Walki się robią coraz ciekawsze w tej grze.
nadal mamy wystarczająco dużo narzędzi, żeby sobie dawać z nimi radę. Zawsze możemy używać tego masowego zamrożenia lub zwykłego spowolnienia. Ja też tego rzadko używam, bo to trochę mi psuje zabawę. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. W przyszłym odcinku w sumie nie wiem, gdzie się dalej udajemy. Dalszy ciąg łaźni? Nie, chyba coś innego. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.